Efeta to znaczy otwórz się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, drogie dziewczynki, które po raz pierwszy macie dziś przyjąć do swojego serca Pana Jezusa. Jakże piękną niespodziankę sprawiła nam opatrzność Boża i tą waszą uroczystością, którą możemy ten nowy rok duszpasterski w naszej kaplicy otworzyć, rozważając przy tym słowa ewangelisty Marka, których opisuje on wydarzenia, które miały miejsce gdzieś na północy Galilei, gdzieś na południe od Tyru, Sydonu, w miejscu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus dokonuje cudu, nie bagatelnego, bo cudu uzdrowienia głuchoniemego. I to jak czytamy u Marka Ewangelisty, tak, że od razu po dokonaniu tego cudu mówił on dobrze. Cóż dla nas dzisiaj w XXI wieku znaczy ten konkretny historyczny cud, którego Pan nasz Jezus Chrystus dokonał? Otóż wiemy o tym doskonale, że każde kalectwo jest szczególnie uciążliwym krzyżem. Szczególnie uciążliwym krzyżem jest także głuchota. Szczególnie uciążliwym krzyżem jest niemożliwość wyartykułowania tego, co leży nam na sercu. Jednak wraz z ojcami Kościoła, tak jak oni to czynili, zadać musimy sobie pytanie, czy tylko ta cielesna głuchota, czy tylko ta cielesna niemożliwość wypowiadania tego, co mamy w sercu, jest życiową tragedią. Znana jest z historii historia pewnego, tym razem ślepego, który prosił pewnego świętego, którego imienia teraz nie jestem w stanie pomnąć, o to, aby przywrócił mu wzrok. Ów święty był cudotwórcą. Był to jak najbardziej udokumentowany przypadek zapisany gdzieś w aktach kanonizacyjnych tegoż świętego. I rzeczywiście ów ślepiec, ślepy od urodzenia, został wysłuchany. Święty przywrócił mu wzrok, który wydawał mu się, temu ślepcowi, największym dobrem, którego tutaj w tym życiu doczesnym potrzebuje. Nie minęło jednak kilka dni, a ten sam ślepiec biegiem wrócił do naszego świętego, błagając go o to, żeby zabrał mu z powrotem wzrok. Po odzyskaniu wzroku zauważył on to całe zło na świecie, które wcześniej było dla niego tajemnicą. Jest zatem o wiele gorsze kalectwo. Kalectwo, które niczym bielmo może przysłonić nam wzrok, ogłuszyć nas. Będzie to duchowa ślepota i duchowa głuchota. I to właśnie o tej, w sposób szczególny, komentując dzisiejszą lekcję Ewangelii, mówią nam ojcowie Kościoła. Otóż na czym będzie polegała głuchota, ta fizyczna? Na tym, że nie słyszymy tego, co mówi do nas inny. Na czym będzie polegała z kolei ta głuchota duchowa? Na tym, że puszczamy mimo uszu, nie zatrzymując w ogóle prawd dotyczących naszej wiary. Być może przede wszystkim tej o naszym zmartwychwstaniu, o której tak pięknie dziś pisze święty Paweł, mówiąc, że jest to prawda najważniejsza, zwornik całej naszej wiary chrześcijańskiej. Osoba, która jest głucha duchowo, nigdy nie otworzy się nawet na najwznioślejsze i najpiękniejsze słowa kaznodziei, dlatego że problem jej głuchoty nie leży w zmyśle słuchu, ale w jej woli. Woli, która tak naprawdę zamknięta jest dla przyjmowania prawd Bożych. Skąd bierze się owo zagłuszenie? Skąd bierze się owa głuchota na mądrość prawd Bożych? I z odpowiedzią, z pomocą przychodzi nam tutaj
Księga Mądrości już w tym pierwszym rozdziale. Otóż, jeżeli uwzględnimy to, że owa głuchota uniemożliwia nam przyjęcie tej mądrości Bożej, to odpowiedź, którą daje nam Syracydes, jest niezwykle trafna. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Otóż przyczyną tej głuchoty duchowej, która sama staje się okazją do tylu innych upadków, jest nic innego, tylko nasz grzech, który zamyka nas na te niezgłębione prawdy mądrości Bożej. Grzech jest główną przyczyną tego, że zamykamy nasz wewnętrzny, duchowy słuch na to, co mówi nam Ewangelia, na to, co mówi nam Święty Kościół Katolicki. Słuszne jest tutaj stwierdzenie Fiodora Dostojewskiego, że jak Pan Bóg chce kogo ukarać, to mu najpierw rozum odbiera. Bo to właśnie rozum lub jego brak jest największym dowodem tego, że jesteśmy tak naprawdę ofiarami tej duchowej głuchoty. Konkretne nieszczęście nie pozostawia jednak serca Bożego obojętnym. Pan Bóg w każdej chwili naszego życia chce nas wspomagać i czyni to głównie za pomocą swojej łaski. Pomoc Jego jednak nie ogranicza się tylko i wyłącznie do łaski. Ma ona rozliczne oblicza. Pan Bóg wspiera nas i pragnie naszego szczęścia także doczesnego, nie mówiąc już o tym wiecznym. Pragnie On także tego szczęścia tu, na ziemi, oprócz tego nadprzyrodzonego w niebie. Gdyż tylko to szczęście, prawdziwe szczęście, doczesne, które zawsze będzie odbiciem podążania za prawem naturalnym, dać nam może gwarancję także tego szczęścia nadprzyrodzonego. Pan Bóg, tworząc nas, daje nam nieśmiertelną duszę z rozumem i wolą. I to właśnie rozum i wola wyróżniają z nas pośród wszystkich innych stworzeń, które po tej ziemi chodzą. To te władze właśnie pozwalają nam poznać mądrość, rozum i podążać za nią. Wola. To właśnie rozum i wola mają być tym duchowym organem słuchu. I to właśnie dzięki tym władzom w sposób przyrodzony, nadprzyrodzony możemy rozwijać w sobie cnoty, które przyjmowanie prawd Bożej, mądrości nam ułatwiają. W swym najbardziej znanym dziele teologicznym, w sumie teologicznym, święty Tomasz z Akwinu uczy nas, że są pewne szczególne dary Boże, które działanie władz naszej duszy, rozumu i wolnej woli udoskonalają w sposób trwały. Dzięki nim władze te, pisze on, stają się powolne na działanie Ducha Świętego. Podobnie jak dzięki cnotom moralnym, władze pożądawcze, czyli zmysłowe, stają się powolne, czyli poddane kierownictwu rozumu. Święty Grzegorz Wielki, komentując dzisiejszą Ewangelię, w sposób szczególny odnosi się właśnie do tych darów, o których za chwileczkę powiemy. Otóż zauważmy jedno miejsce w dzisiejszej Ewangelii. Pan nasz Jezus Chrystus bierze owego głuchoniemego na bok i wkłada w jego uszy swoje palce. Święty Grzegorz Wielki w swojej przenikliwości mówi, że zawsze, kiedy Chrystus Pan używa swoich palców, tak naprawdę ze skutków użycia owych boskich palców widzimy najzwyczajniej w świecie skutki działania Ducha Świętego w nas. I dlatego święty Grzegorz Wielki mówi nam, że owymi palcami Bożymi, palcami Chrystusowymi są tutaj dary Ducha Świętego. Bo to właśnie dary Ducha Świętego w sposób trwały udoskonalają, usprawniają władzę naszej duszy, pozwalając nam przyjmować prawdę Bożą, podążać za nią, słuchać tych prawd.
to właśnie dary Ducha Świętego są tym konkretnym działaniem Ducha Świętego, które święty Grzegorz utożsamia właśnie z palcami Chrystusowymi wkładanymi w nasze uszy. Święty Tomasz bardzo pięknie określa nam zatem znaczenie i rolę darów Ducha Świętego, tak niezbędnych dla naszego życia. Rozum jest źródłem tych wszystkich czynności teoretycznych, praktycznych. Jedne i drugie będą odnosiły się do poznania prawdy, do jej odkrycia, do osądu. I właśnie dla udoskonalenia rozumu dobry Bóg daje nam aż 4 spośród 7 darów Ducha Świętego. Dar rozumu, dar rady, dar mądrości i dar umiejętności. Pozostałe 3 dary, dar pobożności, męstwa i bojaźni, mają udoskonalać naszą wolę. Ale skupmy się tylko na rozumie. Otóż dar rozumu będzie udoskonalał nasz rozum teoretyczny, czyli naszą zdolność prowadzenia pewnych osądów. Dar rady będzie z kolei udoskonalał nasz rozum praktyczny, czyli dokonywanie konkretnych rozstrzygnięć. Dar mądrości będzie pozwalał, będzie sprawiał, że wszystko, co będziemy obserwowali, będziemy potrafili należycie osądzić. A dar umiejętności wydoskonali tę bardziej praktyczną część naszego rozumu w ocenie czynności, które należy bardzo konkretnie w każdej sytuacji dokonać. Także dar rozumu, dar rady, dar mądrości, dar umiejętności są tymi palcami Bożymi, które udoskonalają nasz wewnętrzny słuch. Bez nich próżno nam zmierzać do nieba. Jasne zatem, że dary te rozciągają się na wszystko też, co stanowi zakres cnót. One tylko będą udoskonalać cnoty. Te dary, które wymieniliśmy, w sposób szczególny będą wydoskonalały w nas boską cnotę moralną, cnotę roztropności. Cud otwarcia się, cud odzyskania słuchu i mowy ma miejsce w nas w każdym momencie zatem, kiedy Pan Bóg w sposób szczególny udziela nam tych swoich darów Ducha Świętego. A kiedy ma to miejsce? Kiedy właściwie owe dary Ducha Świętego na nowo, z nową siłą wlewają się w naszą duszę? Za każdym razem, kiedy przyjmujemy sakramenty. Po raz pierwszy w chwili naszego chrztu, za każdym razem, kiedy przystępujemy następnie do konfesjonału, a także podczas każdej dobrej komunii świętej. I to właśnie w sposób szczególny Pan Bóg otworzy dzisiaj serca tych dwójki dzieci, tych dwójki dziewczynek na działanie swoje, na swoją mądrość. W sposób szczególny odsłoni tę zasłonę, którą spowity był ich słuch wewnętrzny i pozwoli im otworzyć się na prawdę Bożą. Ten sam cud dokona się także w sercach i w tym duchowym słuchu każdego z nas. Drogie dziewczynki, jak możecie w najlepszy sposób przeżyć waszą pierwszą komunię świętą? Zdradzę wam pewien sekret. Jeżeli zapamiętacie ów sekret do końca waszego życia, to nigdy, ale przenigdy nie stracicie żadnej komunii świętej. Nigdy, ale przenigdy komunia święta nie będzie komunią złą, nieudaną. Jest to taki sekret, którego podsłuchiwać mogą także w drodze wyjątku inni. Otóż, moi drodzy, moje kochane dziewczynki, jeżeli chcecie, żeby ta pierwsza komunia święta, żeby każda wasza komunia święta była komunią jak najlepszą, to idźcie za radą Ojca Pio, świętego Ojca Pio. Otóż za każdym razem przystępujcie do ołtarza pańskiego, do stołu pańskiego podczas komunii świętej, tak jakby komunia, którą macie przyjąć, była waszą pierwszą komunią w życiu.
z tą samą radością, z tą samą gorliwością. Po drugie, jeżeli chcecie, żeby każda wasza komunia święta była komunią zawsze owocną, zawsze pociągającą was do Pana Jezusa coraz mocniej, coraz bliżej, przyjmujcie ją, jakby to była wasza jedyna w życiu komunia święta. Jedna, jedyna, którą będziecie mogły przyjąć. Po trzecie, jeżeli chcecie, aby każda wasza komunia święta była komunią zawsze owocną, zawsze świętą, przyjmujcie ją, jakby była to wasza ostatnia komunia święta, po której już przyjdzie wam stanąć twarzą w twarz z Panem Jezusem na sądzie szczegółowym, w którym On oceni całe wasze życie. Przyjmujcie zatem każdą komunię świętą, jakby to była wasza pierwsza komunia święta, jakby to była jedyna komunia święta w waszym życiu, jakby to miała być ostatnia komunia święta, przygotowująca was na ostatnią drogę, a wówczas nigdy, ale to przy nigdy, nie stracicie żadnej komunii świętej i w krótkim czasie wyprzedzicie wszystkich w biegu ku świętości. Prośmy zatem Najświętszą Maryję Pannę, aby udzieliła szczególnych łask dzisiaj tej dwójce dzieci przystępujących po raz pierwszy do komunii świętej, aby ona sama przygotowała serca tych dzieci na przyjęcie ich syna, aby ona sama była obecna z tymi dziećmi podczas ich pierwszej komunii świętej. Ale prośmy ją także o to, aby i w nas rozpaliła na nowo tę samą gorliwość, z jaką po raz pierwszy przyjmowaliśmy Pana Jezusa do naszych serc. Niech dobry Bóg raczy każdego dnia z każdą komunią świętą i z każdym sakramentem, który przyjmujemy i w nasze uszy wkładać swoje boskie palce, tak aby na nowo otworzyły się one na słuchanie prawd Bożych. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.